Zanim zaczniemy odcinek, chciałem podziękować Patrykowi, który stworzył miniaturkę do tej serii. W opisie na dole oczywiście zapraszam, jest link do jego kanału. Kolega uczy się grafiki, troszeczkę coś tam tworzy, próbuje też nagrywać, więc zapraszam, polecam jego kanał, sobie sami zobaczcie. Kolega, tak jak sam pisał, jeszcze nie jest jakimś mistrzem, ale uczy się i jak najbardziej będę mu w tym też pomagał. Mam od was też dużo innych jeszcze, inne osoby chcą też coś tworzyć. Jak najbardziej piszcie do mnie na Facebooku, przysyłajcie swoje miniaturki przykładowe już stworzone tak dla mnie i zobaczymy jak to będzie. Postaram się każdego polecić i jak tylko nawiążemy jakąś współpracę. A teraz wracamy do odcinka. I witam was serdecznie w kolejnym odcinku deki klanowe. Dzisiaj dek farmera. Cicho, nic nie mówcie mu, postaram się dać mu wygrać. O, zobaczycie dlaczego tak mówię. Za chwilę wam pokażę jego dek, jego profil, no i oczywiście standardowo dwie walki zawalczymy. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba. Jak poprzednie, dajcie lajka, skomentujcie. To naprawdę pomaga mi w rozwoju kanału. A to wszystko chcę robić dla was, żebyście mogli sobie coś fajnego poglądać, a może też się nauczyć z niektórych filmów. Więc naprawdę, komentarz dla statystyk i like pomaga bardzo, uwierzcie mi. No dobra, ale idziemy do profilu farmera. No i oto jesteśmy już w profilu farmera. 958 wygranych, jest w arenie legendarnej jak widać, a jego deck się przedstawia tak. Skopiujemy go sobie. Tak wiem, cztery legendarne karty. No ale jemu ten deck odpowiada. Dzięki temu utrzymuje się w arenie legendarnej, jak widać. Cztery legendarne. Zobaczymy jak grać tym deckiem. No na pewno deck będzie się opierał na ataku Royal Giantem i Sparkiem. Drwal jest tutaj raczej chyba po to, żeby iść na pierwszy ogień. I tym swoim rage'em, który zostaje wypuszczony po jego śmierci, żeby napędzić właśnie Royal Giant'a i Sparkiego. Ale myślę, że nie zawsze tak można będzie zrobić. Myślę, że on też będzie w obronie. Tutaj też barbarzyńcy. No zobaczymy, parę kombosów tutaj można zrobić. Zobaczymy co nam wyjdzie. Dobra, ale zaraz powalczymy z nim. Idziemy do walki. Tylko pamiętajcie, cicho, nic mu nie mówcie, dam mu wygrać. No i mamy już waleczkę z farmerem, jestem gotowy, chipsiki, cola, tak więc sobie teraz będziemy z nim grać. Tak jak mówiłem, dam mu wygrać. O, Sparki poszedł. A się na mnie wkurzy po tym nagraniu. Trzeba będzie coś tu mu zaraz zapować. Dało się zapować. Aj! Mój Sparki pójdzie. Mój Sparki poszedł do piachu. Dobra. Teraz tak zagramy. Teraz tak zagramy. Ups! Nie ma Sparkiego. Chipsika. Chcecie? Czekamy trochę, niech przyjdzie bliżej ten Royal Giant. Wiem, że to nie na serio trochę ta walka będzie, ale musi być trochę zabawnie. Troszeczkę mi się udało szybciej. Jest, na strzał poszli, na hita. Ale wierzę, mi zbił. Niedobry. No, uda się Sparkiego. Nie, uda się Sparkiego. Dobra. Chipsika. Zrobimy teraz takie coś. Drwala damy na początku. Chciałem trochę ponawala na tym rage'u.
moje chipsiki. Tutaj, o. Ojejku, wieża mi zbił. Ale mnie zabija, jak zobaczy ten odcinek. Ale mnie zabije. Ale chipsy były dobre. Dobra. Pierwszą grę mamy za sobą. Zobaczymy, co będzie w drugiej. Dobra, mamy już drugą walkę. Postaram się w tej przyłożyć. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Chipsy odłożyłem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że on Sparkiego na początku nie ma. Tutaj już sobie poradziliśmy. Kulą mi tu rozbił, dobra. Żeby Sparki chociaż razu wyżył, nie uderzeń razu. Zniknął. W otchłaniach czeluści. Tu już mnie barbarzyńcami weźmie. Dobra, troszeczkę odciągniemy. Udało się troszeczkę odciągnąć od wieży. Kurde, za dużo tych legend ma, na które można grać w tym zestawieniu. Ja wiem, że on sobie ten deck wyćwiczył, ale ja jeszcze nie. Dobra, ja sobie tak pójdę barbarzyńcami. Nie mam zapa, ups. Nie mam zapa. Zaraz mi się zap pojawił. Dobra, zaraz go rozładujemy. Oni tam szybciej obiją tego Gianta i Sparkiego. Dobrze jest. Jakoś przyzwyczaiłem się ostatnio do gry minerem. I tu by mi się miner przydał. Drwal kontra drwal. Chodź. Zapa szybciej. Udało się zapować. Ja mogłem tych barbarzyńców rozwalić. Dobra, zaraz ich zniknijmy jakoś. Tylko żeby ten Sparki się rozładował. Rozbił mi wieżę. Niestety nie wybronię się z tego. Niestety. To był odcinek pod tytułem, to był odcinek na wesoło. No dobra, ale tak teraz na poważnie, odcinek odcinkiem na wesoło. Można się czasami troszeczkę pobawić i pokazać, że Clash Royale to nie tylko zabawa. Próbowałem już wcześniej grać tym deckiem parę walk z różnym skutkiem, i z farmerem, i z innymi osobami. Niestety ten deck mi nie leży i to mocno. Jakoś na razie w dekach, no już przestałem używać kuli ognistej. Po prostu się wspomagam czym innym, wolę coś, jakąś jednostkę obronną. Drwalem też za bardzo nie gram. Chociaż to można wykorzystywać jako mini pekę, nawet bym powiedział. Troszeczkę kosztowny ten dek. Jak dla mnie. No farmer go po prostu opanował, utrzymuje się w lidze legendarnej. Potrafi nawet tak zrobić 3200 czy 300. Tym deckiem,
Więc mówię, no trzeba troszeczkę dekiem pograć, żeby go zrozumieć. Nie mówię, że on jest zły, tylko po prostu trzeba nim potrenować. No mi nie leży. Wolę troszeczkę inne deki. Chociaż mam podobne. Testowałem. Troszeczkę lepiej mi to wychodziło. Po prostu te dwie karty jakoś tu nie widzę. No, w tym deku można zrobić parę kombosów. Royal Giant ze Sparkiem. Można spróbować Sparki z Barbarzyńcą i z Lumberjackiem. No różnie, no. Princesa to raczej jest na odległość do rozbijania spamów latających, Zap to wiadomo. Ice Wizard ze spowalnieniem. No, są w tym deku cztery legendy, które po prostu trzeba jakoś nauczyć się zgrywać. No Farmer po prostu tym dekiem i wymiata i przegrywa. Ten dek też nie jest idealny, po prostu trzeba się go nauczyć. Więc Farmerku, nie obraź się, odcinek był na wesoło. Dek, jeżeli macie cztery legendy, możecie sobie przetestować. Mi po prostu nie leży. Już wcześniej nim próbowałem grać i po prostu różne efekty tego były. Więc to był odcinek na wesoło. Zapraszam do kolejnego, który już niebawem na kanale. I też mam już w przygotowaniu właśnie fajniejsze materiały odnośnie opisów różnych deków. Zasubskrybujcie, dajcie lajka, skomentujcie. Do usłyszenia.